Wrócił pan dopiero co z Włoch, z Pietra Ligure. Widział się pan z Robertem Kubicą w szpitalu. Jak się czuje? Tak, udało mi się zobaczyć z Robertem. No, czuję się dobrze, jak na stan, w którym się znajduję, jak na to wszystko, co przeszedł w ostatnich tygodniach. Pamiętamy te 3 operacje, łącznie prawie 30 godzin na stole operacyjnym. Jest w dobrym humorze, jeżeli można tak powiedzieć. No, naprawdę? No, jakby zdaję sobie sprawę z tego, co go spotkało. No i myśli już o powrocie, można to powiedzieć, bo rozmawialiśmy głównie o tym, co się teraz działo na testach Formuły 1. Właśnie byłem w Jerez na sesji testowej, Robert też właśnie pytał, jak tam wrażenia, kto szybko jedzie, kto jak sobie radzi i tak dalej. Zresztą cały czas jest też w kontakcie ze swoim zespołem, z tego co wiem, to natychmiast praktycznie po tym, jak już zaczął być w miarę przytomny po tych wszystkich operacjach, poprosił ich o udostępnienie wszystkich danych z testów samochodu Pietrowa i Heidfelda. Tak można powiedzieć, że cały czas jest przynajmniej mentalnie aktywnym członkiem zespołu. Widać po nim, że no długo nie wytrzyma w szpitalnym łóżku. No właśnie, jak wyglądają teraz jego dnie? Bo płyną takie komunikaty ze szpitala, że już rozpoczęła się rehabilitacja. No to jest wciąż leżenie w łóżku z dosyć dokładnie zapakowaną prawą częścią ciała, tam gdzie były te największe obrażenia. Ale jeżeli chodzi na przykład o lewą stronę, lewą rękę, lewą nogę, tego typu rzeczy, no to jest po tej stronie ciała jest w pełni sprawny, także tutaj już może realizować jakieś ćwiczenia rehabilitacyjne. Jeżeli chodzi o tę prawą dłoń, to też już wszystko wygląda bardzo dobrze, bo Robert zaczyna już ruszać koniuszkami palców, tam jest czucie, jest ukrwienie, unerwienie, wszystko działa. Na czym polega ta niesamowita siła charakteru, osobowości, która też, jak wszyscy podkreślają, pozwoli mu no, przezwyciężyć tę kontuzję teraz szybciej? To jest człowiek, który... No to są takie utarte zwroty, oddycha spalinami, ma benzynę we krwi i tego typu rzeczy, ale w tym przypadku to jest 100% prawda. To jest człowiek, który od 4 roku życia kręci kółkiem. Cały czas no, musi mieć kierownicę, musi mieć te 4 kółka i musi jeździć. To jest dla niego tak naprawdę całe życie, sens życia. I jeżeli no jest taka sytuacja jak teraz, że musi po prostu wrócić do tego sportu, to zrobi wszystko, żeby to zrobić. Robert, kiedy tylko dojdzie do siebie, wykaraska się z tych kontuzji, rozumiem, że w każdej chwili może wrócić do swojego bolidu i wtedy automatycznie Nick Heidfeld ustąpi mu miejsca? Kontrakty między kierowcami zespołami oczywiście zawsze są objęte tajemnicą. Wiem, że pojawiły się pogłoski, że Heidfeld podpisał kontrakt na cały rok, aczkolwiek z moich informacji wynika, że jego umowa jest odnawiana z wyścigu na wyścig, czyli tak naprawdę w dowolnym momencie, nie tylko w sytuacji, w której Robert już w pełni wróci do siebie, będzie chciał pojechać w wyścigu, będzie mógł pojechać w wyścigu, ale też w sytuacji, w której na przykład Heidfeld, okaże się, że Heidfeld nie spełnia oczekiwań zespołu, to wtedy również po którymś tam wyścigu będą mogli zastąpić innym kierowcą. Jak panu się wydaje po spotkaniu z Robertem Kubicą w szpitalu, Robert wierzy w to, że w tym sezonie pojedzie bolidem? Wierzę i mam nadzieję, że tego właśnie będzie.